Creepypastę. Wszyscy je uwielbiamy, bo chcemy poczuć ten dreszczyk emocji, strachu, lęku, przerażenia wręcz. W końcu przecież to tylko opowiadania, fikcja, nie ma się czego bać. A co jeśli powiedziałbym wam, że część z nich nie jest tylko fantazją, a wydarzyło się naprawdę? Dziś wraz z szanownym kolegą z kanału Shop Demaskuje przedstawimy wam 9 co najmniej mrocznych ciekawostek z gier. Na pierwszy ogień tytuł znany i lubiany przez wszystkich. Polybius. Historia automatów o tej samej nazwie sięga ponoć aż 1981 roku, kiedy to miały one zostać wydane i rozprowadzone po paru barach na przedmieściach Portland w stanie Oregon. Już sama nazwa firmy rzekomo produkującej te automaty budzi niepokój, bowiem Sinneslöschen, owa firma, z języka niemieckiego tłumaczy się na postradane zmysły. I rzeczywiście, według wielu pogłosek użytkowanie Polybiusów zazwyczaj kończyło się postradaniem zmysłów. Donoszono o słyszanym kobiecym płaczu, wizjach twarzy wyświetlających się na ułamek sekundy na ekranie i następujących po tych wydarzeniach koszmarach, które dręczyły graczy. Odnotowano nawet kilka samobójstw z powodu tej gry. Jeden z właścicieli barów, w których automaty się znajdowały, zeznał, że mężczyźni w czarnych garniturach często podchodzili odbierać nagrania z gry. Bez żadnych opłat za umieszczenie automatów w barze, bez niczego. Pojawiali się i znikali, i tak w kółko. Teoretyzuje się więc, iż Polybius był rządowym programem, który miał służyć jako eksperyment psychologiczny, a bazą operacyjną było właśnie Portland. Ile z tego jest prawdą? Zapewne niewiele. Wiemy na pewno, że legenda o Polybiusie trafiła już do mainstreamu, a nawiązanie do niesławnych automatów pojawiło się choćby w jednym z odcinków Simpsonów, czy komisie Batman Incorporated z 2012 roku. A remake'i samego Polybiusa, tworzone według zeznań co do zawartości gry, wciąż powstają. W sumie, o ironio, sama nazwa Polybius wzięła się od Polybiusza, greckiego historyka, który naciskał, iż osoby przekazujące informacje historyczne nie mogą pod żadnym pozorem mówić o rzeczach, których prawdziwości nie mogą potwierdzić. Co jednak możemy potwierdzić i co jest namacalne? Brat bliźniak Polybiusa, Berzerk, noszącego znamiona podobnych zbrodni. Z tym, że w tym wypadku wydarzyły się one naprawdę. Gra brzmi naprawdę prosto, sterujemy zielonym ludzikiem i strzelamy do robotów w labiryncie, w międzyczasie będąc zgonionym przez Evil Otto, złego Otto, uśmiechniętą buźkę, znacznie przyspieszającą tempo gry. Niepokojące sytuacje wynikające z grania na automacie Berzerk brzmią naprawdę równie prosto. Sobota, 3 kwietnia 1982 rok. 18-letni Peter Bukowski, często mylnie przedstawiany jako Peter Bukowski, z południowego Illinois, pozornie zdrowy, młody człowiek, o zainteresowaniach podobnych do jego rówieśników. Szczególnie wkręcił się w gry wideo. Ze swojego domu na Alei Price przemierza 2 mile do salonu gier Freyera Ataka i trafia tam około godziny 20. Ponoć wpierw ruszył do domu swojej dziewczyny, później wrócił do domu, następnie do jednego z przyjaciół, a potem dopiero do salonu gier, więc przebył koło 4 mil. O tej porze roku śniegu było co niemiara, a jakikolwiek wysiłek fizyczny w taką pogodę zwiększał szanse na atak serca. Jednak Bukowski był w pełni sił, zdrowy. Nie to było przyczyną tego, co się wydarzyło później. Peter miał wręcz obsesję na punkcie Berzerka. Grał na tym automacie cały czas, czasem z przyjacielem, ale najczęściej sam. Uwielbiał to. Był bardzo miłym, cichym i nieśmiałym chłopcem, nie sprawiającym problemów. Tak mówił o nim Tom Blankley, lider społeczności i były właściciel salonu gier, do którego chłopak uczęszczał. A powinniście wiedzieć, że było to naprawdę wspaniałe miejsce. Zbyt czyste, zbyt niewinne. Nie było to miejsce, w którym spodziewałbyś się ujrzeć śmierci młodego chłopaka. Bukowski, zafascynowany grą, nie oderwał się od niej nawet w momencie, gdy zaniepokojeni gapie zauważyli ewidentnie, że coś jest z nim nie tak. Płytki oddech, cały rozgrzany po długim spacerze w śniegu, ale wszystko wydawało się w porządku, tak ostatecznie. Po około 20 minutach Peter rozegrał grę 2 razy, za każdym razem ustanawiając nowy najwyższy wynik, za każdym razem podpisując się swoimi inicjałami. Za 3. razem jednakże, po wpisaniu inicjałów, odsunął się od automatu, odszedł na parę kroków i upadł na ziemię. Natychmiast wezwano karetkę, jednak w momencie przyjazdu do szpitala było już za późno. Co ciekawe, nie jest to jedyne doniesienie o śmierci w związku z niesławnym Berzerkiem, jednak opisanie ich wszystkich zajęłoby zdecydowanie za dużo czasu. Przejdźmy teraz do trochę świeższego tematu. Nieco nowsza produkcja, bo z 2015 roku, a jednak zawierająca równie mroczny sekret. Mowa tu o Undertale, grze Tobiego Foxa, a konkretnie o nierozwiązanej zagadce W.D. Gastera. W skrócie, był on ponoć naukowcem na dworze króla potworów osadzonym w świecie gry. Jednak podczas eksperymentów z czasem i przestrzenią, biedny kościotrup wpadł do swojej własnej machiny i zginął. Koniec. Tyle, że nie do końca. Undertale to nietypowe RPG skrywające wiele zagadek, a historia Gastera jest jedną z nich. Grając normalnie, mamy mały ułamek szansy na trafienie na jakąkolwiek informację o samym Gasterze, jednak grzebiąc w plikach i samej rozgrywce, gracze natrafili na parę ciekawych informacji. Po pierwsze, w grze istnieje coś takiego jak motyw Gastera, brzmiący co najmniej niepokojąco. Jest głęboko ukryty w niedostępnym normalnie pokoju do testowania dźwięków gry. Kolejna sprawa wymagała już nieco głębszego kopania, aby odkryć zakodowane wiadomości, zapewne od samego Gastera. Wiadomości te znajdują się w lokacji, która niegdyś była ponoć laboratorium samego doktora. Napisane są kryptyczną czcionką Wingdings, a przedstawiają równie kryptyczną historię eksperymentu z czasem i przestrzenią. Zaraz. Wingdings. W.D. Gaster. Czy możliwe, że czcionka, którą się posługuje, była zarazem jego imieniem? Skąd wiemy, że te wiadomości nawiązują akurat do niego? Otóż, znanym faktem jest, iż dwie z ważniejszych postaci w Undertale, kościaści bracia Sans i Papyrus, wypowiadają się czcionkami odpowiadającymi ich imionom. Kolejno Comic Sans i, uwaga, zgadliście, Papyrus. To samo tyczy się zapewne Gastera. Ale powiązania między Sansem, Papyrusem a Gasterem to temat na zupełnie osobny film. Żeby to było mało, przewoźnik służący w grze za swego rodzaju sposób szybkiej podróży między lokacjami co jakiś czas może rzucić tekstem, aby główny gracz uważał na tego, który przemawia w dłoniach. Jest to oczywiste nawiązanie do czcionki Wingdings, w której część znaków zastąpiona została właśnie dłońmi. Tak więc, czy Gaster żyje? Czy może rzeczywiście zginął i teraz nawiedza świat przedstawiony w Undertale? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Gaster żyje i nie żyje. Jest nigdzie i wszędzie. Spekuluje się, że swoim eksperymentem rozszczepił swoją duszę i rozsiał ją po całym świecie, teraz jedynie manifestując się w postaci np. tak zwanych szarych NPC. Albo, jeśli ma się naprawdę dużo szczęścia, przedstawiając się graczowi we własnej osobie. Na koniec pozostawiłem perełkę, która również raczyła się wielu przedstawić we własnej osobie. Mianowicie chciałbym pokrótce omówić legendę Ben Drowned. W skrócie cała historia Bena opisana w znanej i lubianej creepypaście zawierała się w ARG o tym samym tytule. ARG, czyli Alternate Reality Game, grze, w której gracze zaangażowani są w rozgrywkę, którą często i gęsto jest po prostu przekazywanie jakiejś historii. W tym wypadku była to historia człowieka, w którego posiadanie dostała się nawiedzona kopia gry Majora's Mask. Z reguły wesoła gra o przygodach Linka przerodziła się w horror, gdy główny bohater odkrył, iż skrywa ona mroczną tajemnicę o chłopcu mieszkającym w okolicy, który zakończył przedwcześnie swój żywot, umierając w odmętach wodnych. Stąd nazwa Ben Drowned. Ben utonął. Duch Bena nawiedzał grę i sprawiał niemały kłopot bohaterowi, który przywdział pseudonim Jadusable. Swoją przygodę z Majora's Mask publikował na kanale na YouTube, cały czas update'ując widzów na temat nowych odkryć. Z czasem Ben zaczął się z nim komunikować w prawdziwym życiu, sprawiając mu niemały trud w ocenieniu, co jest rzeczywiste, a co nie. Biedny Jadusable z czasem postradał zmysły. Ale nie tym chciałem się zająć, ponieważ historia Ben Drowned, jak i wielu wcześniej wspomnianych historii, to motyw na zupełnie dłuższy odcinek. Ja chciałbym się skupić na pewnym aspekcie, który przeraża nas po dziś dzień. Mianowicie, Jadusable w pewnym momencie swojej przygody dowiedział się, iż może komunikować się z Benem poprzez stronę Cleverbot, na której użytkownicy mają możliwość porozmawiać ze sztuczną inteligencją. W tym wypadku opętaną przez Bena w celu komunikacji z Jadusable. Brzmi ciekawie, jednakże prawdziwe przerażenie powinno nas ogarnąć w momencie, w którym sami spróbujemy skorzystać z owej strony i zapytamy o Bena. Pytając Cleverbota, kim jest Ben, otrzymamy odpowiedzi pokroju: chłopiec z Majora's Mask. Pytając, co się stało Benowi, bot odpowie nam wprost, iż utonął. Możliwe, że to celowy zabieg ze strony autora, możliwe, że Ben jakimś cudem jednak ma prawo bytu w naszym świecie. Cokolwiek by to nie było, możecie się przekonać o tym sami. Natomiast o pozostałych ukrytych pozycjach na naszej liście polecam się przekonać na kanale Shop Demaskuje. Tam znajduje się druga część tego materiału, polecam serdecznie się tam udać. A teraz, jak zawsze, ja jestem Pio. Do zobaczenia kiedyś.